To ja o sokach dalej. Polacy spożywają, jeśli chodzi o soki i nektary, średnio 15 litrów rocznie. To jest nieco mniej niż średnia europejska, to jest 17 litrów, ale prawie dwa razy mniej niż Niemcy sąsiedni, przy podobnych warunkach na przykład klimatycznych, bo tam jest 27 litrów rocznie na osobę. I to jest paradoks, który mnie zdumiewa od lat, bo Polska jest kojarzona z jako producent owoców, jabłek na przykład, a z tym spożyciem soków jest właśnie tak jak słyszymy. No co zrobić, żeby to zmienić? Biorąc jeszcze pod uwagę te wszystkie uwarunkowania, o których Pan mówił, odpowiadając na wcześniejsze pytania. Czyli najpierw wytłumaczenie paradoksu, a potem co zrobić, tak? No, na wytłumaczenie pewnie składa się wiele historycznych czynników wokół soków i napojów. To historycznie cały czas tryb życia, tryb konsumpcji, okazje konsumpcyjne rodzinne, które znacznie mają większy udział niż u sąsiada, kompot, wspólne spożywanie, nie wiem, herbata, która też jest pita w Polsce do posiłków. Także są rozmaite zjawiska wokół naszej szeroko pojętej kategorii. Samej kategorii bardzo duży, największy z tych, które znam w Europie Środkowej, udział napojów. Z udziałem do 20% soku. To jest taki fenomen polski w stosunku do soków. Ale ta kategoria, spożycie w tej kategorii spada ostatnio. Tak, tak. I teraz mówimy druga część pytania, jaka jest przyszłość. Ani COVID, ani żadne inne zmiany dotychczas nie przeszkodziły wzrostowi konsumpcji per capita soków w Polsce. Cały czas rośnie. W swoim powolnym tempie, ale cały czas rośnie. W pierwszych miesiącach COVID-a, przy takiej bardzo dużej świadomości zagrożenia, zauważyliśmy bardzo ciekawą rzecz. Zwiększyła się taka konwersja z napojów do soków, czyli przy półce tej sokowo-napojowej co piąty konsument według naszych wyliczeń przestawiał się, czyli nadal potrzebuje do tej samej okazji, tej samej ilości produktu na bazie owoców, natomiast mam świadomość tego, że to jest lepsze, zdrowsze na odporność, na zdrowie, na bezpieczeństwo. To był takie nagłe zjawisko, które przyspieszyło, potem się uspokoiło i mamy bardzo stabilny wzrost konsumpcji per capita, więc jestem znowu optymistą, to jest bardzo powolne zjawisko, ma na to szereg innych zjawisk wpływ, no przede wszystkim dostępność. Cena produktu. Nadal soki, oczywiście ze względu na podstawowy surowiec, podstawowy składnik, są droższe od napojów. To są soki 100% w stosunku do napojów, które są 20%. Zdecydowana większość napojów w Polsce jest na bazie jabłka. Podczas w sokach jest wybór. Numer jeden z sokiem jest pomarańczowy w Polsce. Więc jakby z tych dwóch powodów, czyli udział soków w 100 ml, czy w jednym litrze produktu gotowego, jak również źródło pochodzenia tego głównego surowca, powoduje olbrzymią rozbieżność cenową na półce między sokiem i napojem. W miarę wzbogacenia się społeczeństwa, które musi nastąpić, nawet jeśli będą chwilowe jakieś przestoje i zawirowania, będzie następowała tak zwana konwersja. Konwersja z napojów do soków. Jestem o tym przekonany. Bo tego, że niektórzy konsumenci rezygnują z soków i wybierają wodę, państwo się nie obawiają, bo państwo mają po to jurajską. Prawda? Oczywiście. Także wierzymy w racjonalne wybory konsumentów w długim terminie. Wierzymy w to, że świadomość zdrowia, zdrowej diety, której częścią są napoje i woda, będzie rosła. Więc to jest właściwy, strategiczny kierunek. Odwołując się jeszcze do tej przepraszam, analogii niemieckiej, o private label chciałem spytać. Bo widzimy, że około połowy napojów, połowa wody i soków, łamane napoju sprzedawanych na rynku niemieckim przez sieci handlowe, to jest pod private label. W Polsce widzimy, że ten udział dyskontu, sprzedaży detalicznej na przestrzeni 3 lat mocno ten kanał, nazwijmy to konsolidacyjny, też ten kanał konsolidacyjny, mam na myśli tutaj sieci handlowe, też mocno rósł i jest szacowany około 40% na dzień dzisiejszy. I czy w kontekście tego rosnącego udziału sieci handlowych sprzedaży, chociażby porównując do tego analogicznego niemieckiego rynku, jak tutaj żeśmy przed chwilą powiedzieli, że na swój sposób bardzo podobnego ze względu też i kulturowego, i klimatycznego. Na ile konkurencja ze strony private label jest zagrożeniem dla takich solidnych marek, jak chociażby Hortex, czy jak Jurajska? To dla konsumenta, może taki na początek komentarz, to nie jest istotny właściciel, to jest po prostu marka, tak? Tutaj tym zagrożeniem jest dystrybucja raczej niż marka.
czyli sam pan powiedział, jakby część odpowiedzi jest w pytaniu, tak? Jest to solidna marka wzbudzająca zaufanie. Mamy bardzo dużo lojalnych konsumentów, marka kojarzy się właśnie z zaufaniem, wiarygodnością i bezpieczeństwem. Czyli dlatego jest ucieczka do takich marek wtedy, kiedy człowiek potrzebuje czegoś sprawdzonego, wiarygodnego, godnego zaufania. No i z tym mieliśmy do czynienia, nomen omen, tak. W szczególności na początku pandemii, a tak potem jest. Chyba żeśmy ten efekt, nazwijmy to, kontynuowali. Tak jest, więc jest to dokładnie, jest to jakaś solidność, która jest wpisana w markę, która jest od... Bo ja tylko przerwę, bo jedno to, że sieciowe handlowe wzrosły ich udział w sprzedaży, tak. To nie zmienia to faktu, że właśnie marki te takie solidne, nazwijmy to, z ugruntowaną pozycją rynkową, bardzo mocno odbiły, zostały tak, takiego pozytywnego... Podam przykład po prostu, żeby... Podam przykład z rynku wody. Czyli zeszły rok i rok 2020 to nie były dobre lata dla marek własnych w dyskontach, pomimo wzrostu dyskontów, dość radykalnego. Przyspieszył wzrost dyskontów i udział dyskontów w totalnym rynku wody wzrósł dramatycznie, ale spadł udział marek własnych w dyskontach. Polacy ufają markom, więc to jest miejsce dystrybucji, czyli tam, gdzie jest jakby no, fair dystrybucja już, czyli gdzie marki własne, nie wiem, 4-5 największych marek, a Jurajska zalicza się do top 5 największych marek wodowych, jeśli są pokazywane, są dystrybuowane w tym samym miejscu w stosunku do marki własnej, to pokazuje wynik jakby wyboru konsumenta. Drugi taki przykład to może być na małej kategorii, mamy segmencie właściwie rynku, na tak zwanych marchwiakach, gdzie mamy swoją hortensową markę Witaminka. Tam też były rozmaite zawirowania z jednymi, z drugimi jakby klientami, o których nie będziemy tu głośno mówić, ale klienci sami się przekonywali, że nie mają szansy na biznes tak dobry jak na biznesie markowym i wracali do marek, czy to do naszej, czy do marki konkurenta. Także Polacy ufają markom. Private label będzie się rozwijał. Na razie w kategoriach, w których gramy, private label jest bardzo mocno kojarzony z miejscem dystrybucji. Jeżeli tylko jest fair dystrybucja marek, największych marek, top 2, top 3, top 5 marek w Polsce z private label, to marka wygrywa. Panie Piersie, teraz trochę inne może pytanie. O właściciela spytam. Grupa Hortex, właścicielem jest fundusz Private Equity. Mamy więcej takich transakcji na rynku polskim, kiedy fundusze zdecydowały się wchodzić w biznes spożywczy. No postawię tezę, że jest to taki biznes, to taki old economy, taki nazwijmy stabilny, dojrzały, też na rynku. Prawdziwy. Taki, tak. No właśnie, że jakby no tutaj ta obietnica przyszłości takiej wirtualnej jest no, nie ma jej, tak? Więc pytanie, jakie były czynniki, jak pan to ocenia, wejść z tego, że się fundusz zdecydował w państwa wejść? Ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Nie jestem w głowie funduszu, nie, ale można samemu łatwo na to odpowiedzieć. Po pytaniach pan dużo tak. Konkluzji ma. No trzeba spojrzeć na mapę. Prawda. Jesteśmy największym rynkiem spożywczym tej części Europy. Jesteśmy narodem, czy gospodarką, która się od lat rozwija. Nasz produkt krajowy brutto rośnie, zasobność naszych portfelów rośnie. To jest pierwszy czynnik, więc jeśli w ogóle rozmawiamy o wzroście, o prognozie, o obietnicy wzrostu, realnego wzrostu, długoterminowego, no to mówimy o czymś pozytywnym. To jest raz. Dwa, to nie jest koniec historii. My jesteśmy producentem żywności i eksporterem w wielu kategoriach, bardzo dużym. Czyli my mówimy też o ekspansji z tego miejsca, z Polski i z tych zakładów i od tych producentów na resztę Europy. No, takim przykładem też producenta, który bazuje i eksportuje w Europie Środkowej jest Hortex i bazuje na lokalnych surowcach. My, prawie 80% surowców podstawowych owoców i warzyw pozyskujemy w granicach do 100 km wokół zakładów. Także to jest taki przykład, dlaczego inwestować tutaj, bo tu jest marchew, pomidor, jabłko, czarna porzeczka, tak, która jest bazą do
naszego całego rynku krajowego, który jest bardzo duży i rośnie. Mało tego, jest bazą do ekspansji na środkową Europę. No to możemy sami sobie odpowiedzieć na to pytanie, patrząc na zwykłe wskaźniki ekonomiczne i na mapę Europy. No to jest powód, tak? A potem możemy już debatować, czy Hortek jest porządną marką, solidną marką, czy ma historię, czy ma lojalnego konsumenta. Oczywiście, że ma. No Jurajska to już jest nabycie funduszu, to jest jedna z pięciu największych marek, nie największa, ale jedna z pięciu największych marek, która też ma bardzo solidną przeszłość, bardzo solidnego, lojalnego konsumenta na południu Polski, więc też ma idealną bazę do wzrostu na resztę kraju. Dla europejskich przedsiębiorstw, w związku z tym dla polskich też, z branży spożywczej szczególnie, to jest czas bardzo wielu wyzwań, chyba wyjątkowy, bo mamy te wszystkie unijne kierunki związane z ochroną środowiska, ekologią, zrównoważonym rozwojem. I mamy w związku z tym skonkretyzowane to w rozmaitych dokumentach. Europejski Zielony Ład, wdrożenie w Polsce, będziemy mieli rozszerzone odpowiedzialności producenta, dyrektywa Single Use Plastics. Ja może przypomnę, pan to doskonale wie, ale dla odbiorców, że na przykład od 2025 roku wszystkie butelki plastikowe muszą być w minimum 25% w 1/4 wykonane z materiału pochodzącego z recyklingu. Na przykład poziom zbiórki i recyklingu plastikowych butelek na napoje jednorazowego użytku ma wynieść 77%. Od 2024 roku, czyli już za 2 lata, dodatkowa opłata czy uzależnienie wysokości opłat za wydobycie wody od wielkości zasobów wód podziemnych. Czy z tego katalogu coś szczególnie uznaje pan za wyzwanie, może spoza katalogu? No i czasu jest mało, czy w związku z tym już pan wie, jak pan sobie z tym wyzwaniem poradzi? Tak. Na pierwsze pytanie nie chciałbym odpowiadać, bo nie ma czegoś takiego szczególnego, co jest wybitnie istotne. Myślę, że ogólnie, bo wszystkie one zbierają się w jedno wielkie wyzwanie. I to wyzwanie trzeba by opisać w ten sposób. Jest to gospodarka obiegu zamkniętego, może tak, w ten sposób. Taka proekologiczna, proprzyszłościowa dla naszych pokoleń, którą my oczywiście absolutnie wspieramy. To znaczy zgadzamy się z tym i wspieramy dążenie do tego, żeby stworzyć w Polsce system przemyślany, porządny, dobrze zaplanowany i wdrożony system gospodarki obiegu zamkniętego opakowań. To jest pierwsza rzecz. Uczestniczymy we wszystkich możliwych forach, które nas dotyczą, czy ze strony jakby od producentów wody, czy producentów Unii Producentów Soków, we wszystkich tych działaniach, czy w nurtach, które mogą nas jakbykolwiek zbliżyć do... Dajemy swoją opinię i uczestniczymy we wszystkich forach, które dają się uczestniczyć. Jesteśmy gotowi lub prawie gotowi na wszystkie te wyzwania, ponieważ one nie przyjdą na samych producentów, tylko na partnerów naszych producentów. Do tych wdrożeń muszą być gotowi nasi dostawcy. To są technologiczne wyzwania dotyczące chociażby nakrętki, które my w tej chwili testujemy, przygotowujemy się, omawiamy datę wdrożenia, a nie czy. Mówimy kiedy, a nie czy. I wtedy, jak mówimy kiedy, to pojawia mi się inny komentarz, bo ja słyszałem teraz wypowiedzi Ministerstwa Środowiska, że być może, ponieważ koszty tego obiegu zamkniętego, nie w efekcie będą przełożone na konsumenta. Więc tylko jest pytanie, kiedy. I ja myślę, że to jest legislator, to jest ustawodawca, który musi stanowić się, kiedy jest ten właściwy moment, czy to na pewno już jest teraz, zgodnie ze wszystkimi zapowiedziami, czy trzeba to jakoś rozłożyć w czasie, bo impact tego będzie znaczący. Znowu dla konsumenta, który będzie kolejnym impaktem po COVID-zie, po obecnym inflacji podażowej, po tej kolejnym ciosie inflacyjnym, który jest związany z wojną, to jest kolejne wyzwanie. Tak? Także tutaj to nie u mnie jest jakby to odpowiedź na to pytanie, natomiast my jesteśmy gotowi lub prawie gotowi wraz z naszymi partnerami, bo sami nie jesteśmy w stanie w to wejść. Jesteśmy z partnerami w branży i z partnerami dostawcami. Technologicznie musimy być gotowi i będziemy gotowi. Oprócz tego, jak każda porządna firma, mam swoją własną agendę działań proekologicznych, która niezależnie od legislatora idzie swoim biegiem tam, gdzie potrafimy to zrobić, też z partnerami. Takim przykładem jest bardzo duża inwestycja 2021 roku. To jest zmiana opakowań kartonowych Tetra Pak na całym asortymencie Hortexu, na opakowania, które o 20% zmniejszają ślad węglowy, w 87% są już wytworzone z surowców wtórnych. Na przykład nakrętkę mamy w tej chwili
no, nie do pomyślenia rzecz, wytworzoną z materiału z trzciny cukrowej. Nie jest jadalna, ale pochodzi z trzciny cukrowej, to nie jest plastik. I są to opakowania w 100% nadające się do recyklingu. Także to, jak każda porządna firma, mamy swoją agendę, którą wdrażamy. Te informacje są na opakowaniu, bo chcemy, żeby ta świadomość proekologicznych zachowań konsumenckich stale rosła. Żeby te opakowania nie były śmieciem, tylko żeby przyczyniały się, do, tak jak powiedziałem, po raz trzeci powtórzę, do tworzenia gospodarki obiegu zamkniętego. Po to robimy, żeby to wracało. W 87% to już wraca w tym opakowaniu, którym jesteśmy, a w 100% nadaje się do recyklingu. Także do tego też dążymy. A kiedy? Czekamy na informację ostateczną od legislatora.